Pomnik poświęcony Alfredowi Bemerowi ponownie wpisał się w przestrzeń miasta Ełku. Obelisk stanął przy nowym odcinku promenady nad Jeziorem Ełckim od strony Chruściel. Wrócił tu po prawie 50 latach, a jego odbudowa to inicjatywa Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu. Przywracamy pamięć o Bemerze i nie jest to nic nowego w tej przestrzeni, mówi Hubert Górski z fundacji. Tak, pomnik odbudowaliśmy w tym roku po prawie 50 latach od jego zniszczenia. W latach 70. został zniszczony, a wybudowany był w 1908, może w 1909, tuż po śmierci Bemera, który utonął tutaj na Jeziorze Ełckim w 21 czerwca 1908 roku. Więc przywracamy pamięć o Bemerze i nie jest to nic nowego w tej przestrzeni, a po prostu odbudowa. Odbudowa pomnika poświęconego Alfredowi Bemerowi nie jest pierwszą inicjatywą związaną z przywracaniem pamięci o dawnych mieszkańcach Ełku, która zrealizowana została dzięki staraniom Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu. Bardzo się cieszę, że Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu bierze pod uwagę również moje propozycje i jakby podejmuje się wspólnie tych działań odbudowy pomników. Pierwszym pomnikiem odsłoniętym w ubiegłym roku był pomnik na cmentarzu żydowskim w Ełku. Dziś odsłaniamy pomnik Alfreda Bemera, wielkiego fotografa niemieckiego, prekursora piktorializmu, no i przede wszystkim ełczanina, bo przez 6 ostatnich lat swojego życia właśnie był w Ełku, tworzył, pracował i w związku z tym postanowiliśmy przywrócić pamięć o nim tym odbudowanym pomnikiem. Sama idea poznawania Ełku zrodziła się wiele lat temu i już od kilku lat fundacja realizuje spacery, bezpłatne spacery dla turystów i mieszkańców w ramach akcji Poznaj Miasto z Przewodnikiem. Do tego dochodzą przeróżne spotkania, wykłady, które fundacja organizuje. No i pomniki, ta odbudowa pomników wpisuje się również w ten nurt edukacyjny, tak byśmy trwale mogli wpisywać pamięć o byłych mieszkańcach Ełku i ziemi ełckiej.